ujawniające skargę dotyczącą działalności dyrektorów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Pismo zawierające skargę lub wniosek powinno zawierać dane pozwalające określić, od kogo pochodzi i do czego dotyczy. W tym przypadku mamy do czynienia z pismem wniesionym przez nieokreśloną osobę, która nie jest również podpisana. Jedynie na kopercie, w której znajdował się anonim, widnieje imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania osoby, która mogła być nadawcą pisma. W tej sytuacji celem wyjaśnienia wątpliwości w dniu 4 sierpnia bieżącego roku zwróciłem się do wnoszącego skargę o uzupełnienie braków formalnych co do złożenia własnoręcznego podpisu uzupełnienia danych osobowych, które pozwolą prawidłowo zidentyfikować nadawcę, jednak wezwanie to zostało zwrócone przez Pocztę Polską z adnotacją adresat nieznany. W związku z tym, na podstawie paragrafu 8 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku skarga została pozostawiona bez rozpoznania. Niemniej starosta Płocki, pomimo braku obowiązku rozpatrzenia skargi anonimowej, podjął dodatkowe działania zmierzające do wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach. W wyniku podjętych czynności uznano, że zarzuty te są bezzasadne. O takim sposobie załatwienia sprawy poinformowałem wojewodę mazowieckiego pismem z dnia 27 sierpnia bieżącego roku. Natomiast w dniu 3 sierpnia 2015 roku do Rady Powiatu w Płocku wpłynęła korespondencja dotycząca działalności dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie. W tym przypadku zastosowany został również przepis paragrafu 8 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku, zgodnie z którym skarga pozostawiona została bez rozpatrzenia, ponieważ wniesione pismo zawierało braki formalne co do imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu przedmiotu jej wnoszącego i wskutek tego stało się bezskuteczne z mocy prawa. W tym przypadku starosta Płocki również podjął działania zmierzające do wyjaśnienia zarzutów zawartych w anonimowej skardze w ramach kontroli, jaka ma miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Wilnie. Działania kontrolne rozpoczęte w dniu 30 lipca bieżącego roku potrwają do 16 października bieżącego roku i obejmują m.in. dyscyplinę pracy, absencję chorobową pracowników, ewidencjonowanie wyjść służbowych i prywatnych, funkcjonowanie systemu wynagradzania, zasady korzystania ze stołówki, zawieranie umów zleconych i umów o dzieło, realizację wydatków na potrzeby bieżące, w tym na remonty, proces zatrudnienia i rozwiązywanie stosunku pracy w jednostce, wykorzystanie urlopu. Czy w odniesieniu do informacji o czynnościach podjętych w sprawie PIS anonimów Państwo Radni mają jakieś uwagi lub pytania? Bardzo proszę. Pan Marek Moderacki, proszę bardzo. Z miejsca już powiem głośno. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no jeżeli to pracownik by wnosił taki akurat anonim donos jakby, jakieś niezadowolenia, no to jeżeli byś swoje nazwisko wstawił i napisał, to na drugi dzień nie będzie pracował. No w końcu nie bądźmy trochę, też jakiś sygnał. W każdym takiej sprawie jakaś źródło prawdy może też zaistnieć. Należy to podjąć działania takie jak to kontrolne, żeby to sprawdzić, jak to jest. No nie może tak być, żeby tam adresat od razu napisał, podpisał się sam. Panie Radny, przepisy są przepisami, prawo jest prawem. My żeśmy postąpili zgodnie z prawem. Natomiast dokładnie tu pisze, że pan starosta podjął czynności kontrolne. Nie po prostu sprawdzające, mimo że nie miał takiego obowiązku, bo to był anonim, podjął i dochodzi po prostu jaka jest sytuacja, żeby wiedzieć jak ten problem rozwiązać. Także myślę, że tutaj tych informacji wyjaśniających daliśmy tyle, że radni już mają pełną wiedzę. Ja myślę, że tak ukłon w stronę pana starosty. Tak, dobrze. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze chce zabrać głos?
Ja panie będę przewodniczący, a ja jestem przewodniczącą komisji społecznej, jeśli przykro, że ja się dopiero o tym dowiaduję na sesji. Uważam, że taki przepływ informacji powinien być jako przewodnicząca komisji społecznej, która podlega DPS, powinna takie informacje mieć. My mamy posiedzenia, my się spotykamy, żeby przedyskutować. Także panie starosta, na przyszłość proszę, żeby informacje do mnie docierały, bo ja się w tej chwili głupio czuję, bo coś się dzieje w DPS-ach, a ja o niczym nie wiem. Słusznie, jest przewodniczący. To znaczy w tej chwili z mocy prawa to się nic nie dzieje, to są anonimy. Natomiast jeżeli będzie już kontrola i wyjdzie cokolwiek, to wtedy na pewno nie tylko pani przewodnicząca będzie wiedziała, ale cała rada. Panie przewodniczący, no myślę, że chociażby powiedzieć, że coś takiego wpłynęło. Ja może nie znacie treści, ale coś się dzieje, tak? Czyli ja też mogę podejmować jakieś działania, prawda, w tym kierunku, żeby tam było lepiej. To znaczy działania po kolei, każdy musi podejmować te, jakie ma kompetencje i możemy na ten temat jeszcze porozmawiać i sobie wyjaśnić pewne rzeczy kompetencyjne. Proszę bardzo, pan mecenas. Czy ja mogę, panie przewodniczący, czy ja mogę skorzystać z mojego? Tak, proszę bardzo. Wyjaśnić. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, tu mamy pewien problem formalny, dlatego że dużo takich pism anonimów wpływa do starosta. Rozpatrując takie pismo, mamy problem, jak je zakwalifikować. To, z czym Państwo mieliście problem, że nakładamy się pozornie jakieś dwie kontrole. Otóż zgodnie z tym, co już wyjaśnił Pan Przewodniczący, mamy tryb skargowy. Jeżeli pismo nie zawiera, czy nie jest klasycznym anonimem, zgodnie z paragrafem 8 przytoczonego rozporządzenia, nie podlega rozpoznaniu. Tylko z pewnej wrażliwości Pana Starosty Zarządu wynika to, że nad tym pismem się pochylamy, chociaż nie podwózy. Dlatego na razie nie ma spraw, tak na dobrą sprawę, i ewentualnie tylko dobra wola zarządu powoduje to, że problem jest rozpatrywany i wszystkie w tym anonimie jakieś zarzuty czy wnioski są rozpatrywane. Ale co do zasady, przepisy mówią wprost. Nie ma rozpatrywania anonimu. Dlatego, że jeżeli ktoś składa anonim, powinien się pod nim podpisać, bo my rozpatrujemy sprawę konkretnego człowieka. Wniosek składa konkretna osoba, a nie składa nikt. W związku z tym myślę, że to już jest wyjaśnione. Uważam również, że no nie ma potrzeby robienia z tego problemu, dlatego że osoba, która składa wniosek, musi mieć świadomość, że jej pismo może nie zostać w ogóle rozpatrzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W mecenasie mam jedno pytanie. A jakby takie było jakoś zawiadomienie i powiadomienie radnego danego z danego terenu czy z innego i on zgłasza w imieniu jakichś osób, a nie ujawnia nazwiska tej osoby. I wtedy. Ja nie wiem, czy to jest radny, czy to jest. Ale nie, na przykład radny otrzymuje od osoby, która jest zainteresowana tym, a nie chce się ujawnić. I teraz radny przekazuje dalej tu. W formie interpelacji i w innej formie, nie ujawniając osoby. To wówczas radny nie wykonywanego mandatu rozpatruje tą sprawę, wnosi o jej wyjaśnienie, na przykład w drodze interpelacji. I wtedy nie ma problemu. Nie musi ujawniać źródeł informacji, ale wówczas wówczas występuje jako konkretny radny, konkretna osoba. Jest podstawą wtedy do rozpatrzenia tego informacji. Dziękuję panu mecenasowi. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Następna informacja na temat protestu mieszkańców przeciwko wprowadzeniu obustronnego zakazu zatrzymywania się i postoju wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza na drodze powiatowej nr 2952 Wilczkowo-Słupno. W dniu 10 września 2015 roku do wiadomości Rady Powiatu w Płocku wpłynęło pismo pani Doroty Wojnarowskiej, zamieszkałej Bodzanów, w sprawie protestu mieszkańców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz wynajmują lokale przeciwko wprowadzeniu obustronnego zakazu zatrzymywania się i postoju wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza w Bodzanowie na drodze powiatowej nr 2952 Wilczkowo-Słupno. Protestujący zwracają się o zmianę decyzji wprowadzenia
prowadzające te zakazy. W związku z powyższym poproszę dyrektora zarządu dróg powiatowych pana Marcina Błaszczyka o przedłożenie Radzie Powiatu Płockiego wyjaśnień w tej sprawie. Szanowni panowie przewodniczący, wysoki zarządzie z panem starostą na czele, szanowni państwo radni, rzeczywiście taki protest mieszkańców wpłynął do nas. Chodzi o, tak powiem, wymalowanie stałej organizacji ruchu poziomego oznakowania przejściem przez miejscowość Bodzanów. Roboty te zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Ja przez wczoraj byłem na spotkaniu z miejscowości Bodzanów z mieszkańcami tejże miejscowości zainteresowanymi zmianą tej organizacji. Również byłem uczestniczył w tym spotkaniu. Na tym spotkaniu zostało ustalone, że zarząd dróg będzie wnioskował do działu komunikacji o powołanie komisji, która jednoznacznie stwierdzi, czy zmiana i chęć podjęcia zmiany mieszkańców tej organizacji jest zasadna i czy wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo. Jednakże ten temat i problem, żeśmy podjęli, mam nadzieję, że w całości i w pełni mieszkańcy będą ukontentowani podjętymi decyzjami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy państwo radni w tej sprawie jeszcze mają jakieś pytania, czy żądają wyjaśnień? Proszę, Andrzej Kurs. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado. No, sprawa tej ulicy Mickiewicza i tych sklepikarzy, że tak powiem, ciągnie się już wiele lat. Za czasów jeszcze kadencji pana Dorobka była taka sytuacja, że na wniosek rejonów bodajże dróg publicznych w Bodanowie był zakaz zatrzymywania się po obu stronach. No i też mieszkańcy robili protest, chodzili do byłego wójta, do Płocka. No i pan Dorobek zlecił tą sprawę mi, żebym tutaj wyjaśnił, jak to rozwiązać. No i były pan starosta podjął bardzo takie drastyczne, odpowiedzialne stanowisko, biorąc sprawę na swoje ręce i po prostu anulował tą decyzję. Ja myślę, że ta komisja, którą powoła pan dyrektor Błaszczak, wiadomo, że będzie tak jak jest, bo to tak musi być, że droga powiatowa, tam jest ciasno, ale ja myślę, że po jednej stronie, gdyby się te samochody zatrzymywały, po jednej stronie byłoby to do zniesienia, po dwóch na pewno nie. No bo wyobraźcie sobie państwo, powstają duże sklepy, markę, tam Mila, coś koło Mili jeszcze budują i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, Bodanowie, ci ludzie płacą duże podatki. No że skoro nie będzie się można zatrzymać po tego sklepu, no to kto do tego sklepu pójdzie? Dużo tutaj ludzi podjeżdża samochodami, no i co, ktoś weźmie 10 kilo czy 15 w reklamówkę i będzie szedł na rynek, czy tam gdzieś koło gminy, czy koło cmentarza, żeby donieść zakupiony towar. Jest to naprawdę bardzo, bardzo wielka krzywda dla tych ludzi, którzy zostaną bez środku do życia. To są naprawdę duże sklepy. To są duże sklepy, gdzie ludzie wprowadzają naprawdę duże pieniądze do budżetu gminy, gdzieś tam jeszcze, prawda, do... Także no, szkoda tych ludzi. I mówię, gdy ta decyzja będzie, bo wiem, że będzie powstrzymana, bo ta komisja jak przyjdzie, ona będzie bezlitosna, a ci ludzie splajtują. A to jest dorobek ich całego życia, będzie to naprawdę bardzo przykre. Dlatego proszę panie starosto i panie dyrektorze, zróbcie wszystko. No w środę wiadomo, że nie. W sobotę może do południa nie, ale w takie normalne dni, żeby chociaż po tej prawej stronie można było zatrzymywać się i żeby ci ludzie
podjeżdżali do tych sklepów i kupowali. No bo to jest, jak mówiłem wcześniej, dorobki z całego życia, oni po prostu nie wytrzymają konkurencji. My tu żyjemy molochami, oni muszą upaść. A szkoda, bo to są dobrzy ludzie, dobre sklepy. Chętnie ludzie się u nich zaopatrują na te molochy, te mile, koszoły i te inne. Także panie starosto, ja bardzo proszę w imieniu tych ludzi, żeby coś zrobić, żeby... No w środku wiadomo, że nie, ale po pośrodzie, żeby tutaj pan dorobek zna tak samo bardzo dobrze tą sprawę, bo byliśmy wtedy zainteresowani. I mówię, pan starosta Michał Łoszko podjął taką decyzję, anulował tą decyzję. No i dobrze by było, gdyby to teraz to samo było. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi, pytania? Pan dorobek, proszę. Panie Przewodniczący, Państwo, Wysoka Rado, ja tylko celem uzupełnienia słów mojego poprzednika, bo praktycznie rzecz biorąc, no rzeczywiście mamy dokładnie z taką samą identyczną sytuacją do czynienia, tak? I moim zdaniem powinniśmy się odwołać do statystyki, która no, jakby wskaże, czy rzeczywiście to był problem, bo jeżeli w 2008 roku, bo chyba mniej więcej to było w tamtym okresie, ta decyzja była cofnięta, no to łatwo sprawdzić, czy od tamtego czasu, kiedy funkcjonował brak zakazu zatrzymywania się, tak, na tym terenie, czy to spowodowało jakiś wypadek, a z tego co ja wiem, to nie było żadnych wypadków, czyli zero. Czyli krótko mówiąc, no ostrożność przez ludzi była tam zachowywana. Więc wydaje mi się, że to jest taki racjonalny powód, bez jakiegoś powoływania dodatkowych specjalnych komisji i tak dalej, do tego, żeby no, można chyba na ten kasus się powołać, skoro była już decyzja jedna, w jakimś tam trybie wydana, skutkowało, no niczym negatywnym to nie poskutkowało, więc wydaje mi się, że no, ja bym proponował takie rozwiązanie, bo jak zaczniemy tworzyć komisję, no to będziemy, to tak naprawdę tylko zaognimy jeszcze konflikt bardziej i nie wiem, czy to będzie pójdzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze? Panie przewodniczący, szanowni radni, dwa słowa tylko w tym temacie. W poniedziałek było już takie spotkanie w Urzędzie Gminy, gdzie mnie reprezentował pan dyrektor, uczestniczył pan wójt i wszyscy podpisani pod tym pismem. To jest tak, że faktycznie takie działania miały miejsce, ale one miały miejsce nie do końca tak formalnie, bo to jest akurat bardzo prozaiczna sprawa, wykonując nie tylko dla Bozanowa, ale dla całego powiatu odnawianie tych, powiedzmy, oznakowania poziomego. Zostały one zlecone zgodnie z organizacjami ruchu. I takie organizacje ruchu były przekazane nie tylko dla Poznania, tylko dla wszystkich miejscowości. Tutaj zostało to po prostu zrobione tak, jak funkcjonowała dokumentacja od lat. I stąd to się wzięło. Czyli po prostu, że tak powiem, no była taka milcząca zgoda na to i tyle. Nasza decyzja jest taka, że my tą organizację ruchu dostosujemy. Po prostu, żeby ona była już trwała i taka, aby mieszkańcy przede wszystkim mieli ułatwione funkcjonowanie. Na pewno i takie decyzje też zapadły już na tym pierwszym posiedzeniu, spotkaniu z mieszkańcami, szczególnie tutaj z właścicielami sklepów tej branży handlowej. Pewnie tam potrwa któryś dzień, żeby tą organizację wykonać i to tyle. I ta organizacja będzie już stała, przyjęta decyzją i będzie obowiązywała bez żadnych jakichś tam dodatkowych zgód, czy powiedzmy takich tylko słownych, ale będzie to funkcjonujący dokument, w oparciu o który będziemy już na lata, nawet przy kolejnym, myślę, odnawieniu tego oznakowania i tak dalej, będziemy się na nim opierali i nie będzie już tej sytuacji. I tutaj w pełni się zgadzam z mieszkańcami, nie trzeba nas przekonywać, jak byłem burmistrzem, miałem podobne sytuacje. Zresztą wiele miast, takich miasteczek, które opierają w dużej mierze swoje gdzieś tam funkcjonowanie na handlu, to te zgody wydaje. No weźmy, no powiedzmy, Zakopane, czy każdy inny taki mniejszy czy większy kurort, czy turystyczny, czy nawet powiedzmy no miasteczko, gdzie z tego żyje, to każdy musi się ukierunkować się na klienta, a nie na tylko wyłącznie przepisy. Więc tutaj nie można nas przekonywać, po prostu trzeba to dostosować od strony formalnej i to będzie zrobione. Tak, to było. Dziękuję bardzo, panie starosto. No, zbliżałem się do końca naszych obrad, ale jeszcze mam pytanie, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos w sprawach różnych. Ewentualnie, czy są jeszcze jakieś sprawy do omówienia? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do ostatniego punktu, który przewiduje zamknięcie sesji. Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji został zrealizowany. Dziękuję Państwu za uczestnictwo i aktywny udział w obradach.
Zamykam 8. sesję Rady Powiatu.